Moi drodzy, z pewnością byliście już w takiej sytuacji, kiedy to po jakimś trudnym doświadczeniu zachodziliście w głowę, zadając sobie pytanie, dlaczego to się wydarzyło? Co Bóg chciał mi przez to powiedzieć? Chcemy wiedzieć, chcemy zrozumieć i to jest słuszne, ale trzeba zgodzić się również z tym, że sens pewnych wydarzeń rozumiemy nie wtedy, kiedy one się dzieją, ale znacznie później. Pokój dobro, pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj o pewnych trudnych doświadczeniach, których nie rozumiemy i być może dyskutujemy, być może zadajemy sobie pytania, zachodzimy w głowę, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego Pan Bóg dopuścił takie może bardzo trudne, traumatyczne, dramatyczne wydarzenie, co Bóg chciał przez to powiedzieć i najczęściej. Zadajemy sobie pytanie, co Bóg chciał komuś przez to powiedzieć, kiedy oczywiście myślimy i rozmawiamy o wydarzeniach, które dotknęły inne osoby, bo kiedy rozmawiamy o swoich trudnych doświadczeniach, to wiadomo, zadajemy sobie pytanie, co mi Bóg chciał przez to powiedzieć. Ale również patrząc na trudne doświadczenia innych, na ból, na cierpienie, na dramaty. Można sobie zadać pytanie, a co Bóg mi chce powiedzieć przez cierpienie innych osób? Odpowiedzi na to pytanie postaramy się poszukać w dzisiejszej medytacji, którą zaczerpnąłem z książki w Wichrze jest Pan profesora Romana Rogowskiego. Serdecznie zapraszam. Tylko w jego cierpieniu i śmierci był ukryty sens, tylko w jego. I on miał świadomość tego. Dlatego nie było dla niego rzeczą beznadziejną i straszną wejść na górę i dać się ukrzyżować. A tu jest zupełnie co innego gdzie tu jest jakiś sens? Stary ratownik spojrzał, wyzywająco na siedzących przy stole. Za oknem stała noc pełna gwiazd. Z oddali dochodził monotonny szum potoku i regularny krzyk sowy. A ta się drze jak najęta, wtrącił gospodarz. Siedział na zydlu za misternie rzeźbionym w drzewie kontuarem i wycierał szklanki. Każdą brał pod światło i sprawdzał jej czystość z taką dokładnością, jakby od jej nieskazitelności zależały ważne sprawy. A może zależały? Może od każdej najmniejszej rzeczy na ziemi zależą wielkie sprawy w niebie? Może od spraw niepozornych są uzależnione istotne sprawy na zielonych łąkach raju? Kto wie? A jeżeli tak, to co zależy od tego, co się stało tu, w tych górach? Przez cały dzień i północy ratowali dwie dziewczyny. Wybrały się półtora dnia temu w bardzo trudną drogę. Chciały przejść północną ścianę czerwonego pielgrzyma. Gdy weszły w ścianę i przebyły prawie pół drogi, złapała je nagle burza. Nie wiadomo kiedy i skąd zebrały się nad górami czarne jak smoła chmury i rozpętało się piekło. Starzy pasterze mówili, że nigdy jeszcze czegoś podobnego nie widzieli. Owce, przeczuwając szalony taniec żywiołów, uciekały w popłochu do zagród i zbijały się w stado. Psy pilnujące stad, z podwiniętymi ogonami, chroniły się pod dachy szałasów. Gdy burza z piorunami i grzmotami rozpętała się już na dobre, co pobożniejsi górale robili z lękiem znak krzyża. Zapalano gromnice i stawiano w oknach. Niektóre kobiety twierdziły, że gdyby nie poświęcone ku czci Matki Boskiej świece, burza by się nigdy nie skończyła. A tak skończyła się nagle, jak nagle nadeszła. Przestało padać, grzmoty oddaliły się gdzieś za przełęcz. Wyjrzało nieśmiało słońce i cały świat stał znowu w blasku. Oprócz gęstych oparów, które unosiły się sparującej ziemi, wszystko było jak przedtem, tylko na północnej ścianie czerwonego pielgrzyma zaszła radykalna zmiana. Najpierw jeden piorun uderzył w ścianę i spływając w dół, poraził dziewczynę, która szła jako pierwsza, straciła przytomność. A sekurująca ją koleżanka zdążyła ściągnąć linę i wyhamować upadek. Z wielkim trudem wbiła dodatkowy hak i usztywniła linę ale w tej chwili drugi piorun uderzył w ściany na linii wbitych haków. Posypały się iskry i druga dziewczyna doznała porażenia. Zachowała jednak świadomość. Z przerażeniem stwierdziła, że porażeniu uległa prawa połowa jej ciała. Sprawną ręką zaciągnęła dodatkowy węzeł asekuracyjny i czekała na następny piorun. Czuła, że iskrzą się jej włosy jak upiorowi. Każdy metalowy przedmiot był otoczony fioletową aureolą. Nie wiedziała, że podczas tego krótkiego czasu osiwiała. Jej koleżanka nie dawała znaku życia. Gdy burza przewaliła się przez góry i nastąpiła poprawa pogody, zaczęła wołać o pomoc, ale stwierdziła z trwogą, że nie potrafi wydobyć z gardła żadnego głosu. Powoli traciła czucie w zdrowej połowie ciała. Przygotowywała się na najgorsze. Pomoc jednak nadeszła. Pasterze, których dziewczyny mijały w drodze pod ścianę, wypatrzyli je i bez trudu zauważyli, że uległy wypadkowi. Po kilkunastu godzinach trudnej akcji, zdjęto obie. Pierwsza z liny, Odzyskała świadomość dopiero w szpitalu. Bezwładne odpadnięcie od ściany spowodowało uszkodzenie kręgosłupa. Lekarze powątpiewali, czy będzie mogła chodzić. Druga dziewczyna doznała poparzenia i porażenia połowy ciała. Istniała jednak nadzieja, że bezwład ustąpi. Odnosiło się wrażenie, jakby postarzała się o kilka lat. A siwe włosy były widomym znakiem tej zmiany. Teraz ratownicy siedzieli w schronisku i dzielili się nie tyle wrażeniami z akcji, co refleksjami na temat tego, co się stało i tego, co się właściwie dopiero zaczęło. A zaczął się dramat młodych dziewcząt, i to dramat niezawiniony, bo kto przewidziałby, że tak nagle zmieni się pogoda? Dlatego dla mnie tajemnicą jest nie tylko sam wypadek, bo to jest ryzyko wpisane w każde chodzenie po górach, lecz także, a nawet przede wszystkim, konsekwencje każdego wypadku. Jedno wejście w ścianę i dwie tragedie. Jaki to ma sens? Stary ratownik wychylił kubek z winem i pusty odstawił na środek stołu. Podszedł syn gospodarza, młody chłopiec, chcąc dolać wina, lecz ruch ręki ratownika powstrzymał go. Dolał innym. Wydaje mi się, że gdzieś ten sens musi być ukryty. Coś to musi znaczyć, mówił ratownik w średnim wieku ubrany w niebieski sweter. Każdy wypadek, a zwłaszcza każda śmierć. Muszą być jakoś zapisane w wiecznych księgach. Od dnia, w którym na tamtej górze cierpiał i umierał Chrystus, każde cierpienie w górach ma chyba jakiś związek z tamtym. Bo góry są te same, są jedne. Gospodarz skończył wycierać szklanki i zaczął przeglądać rachunki. Najlepiej byłoby zapytać tych, co już tam są. Powiedział podnosząc ołówek w górę. Może by nam powiedzieli, czy wygrali swój los ginąc w górach, czy przegrali. Chłopiec siedział pod ścianą. Przysłuchiwał się rozmowie, ale niewiele rozumiał. Miał zaledwie kilkanaście lat. Codziennie zbiegał na dół do szkoły. Każdego dnia mijał czerwonego pielgrzyma z jego wspaniałą, północną ścianą. Nieraz myślał o jej zdobyciu. Widział siebie, jak w ciągu kilku godzin na oczach wszystkich pokonuje drogę. Teraz, wsłuchując się w rozmowę starszych, dochodził do przekonania, że nie jest to takie łatwe i proste. Rozumiał, że nie tylko ściana jest trudna i niebezpieczna, ale nieraz bardziej niebezpieczne są okoliczności związane ze wspinaczką, które trudno przewidzieć. Dla mnie najsmutniejszą sprawą jest los dziewcząt. Wrócił do tematu stary ratownik. Co z nimi? Wypadałoby, żeby Bóg, który zesłał burzę, teraz zesłał im jakieś pocieszenie czy ześle? Jestem już stary, ale ciągle mam kłopoty z tym pytaniem. Młody ratownik z blizną na czole poruszył się niespokojnie. Widać było, że chciał zabrać głos, ale był nieśmiały. Po chwili rzekł: A może Bóg żąda od nas, byśmy je pocieszyli, byśmy im pomogli? Właśnie wtrącił się znowu do rozmowy gospodarz może to pytanie musimy postawić sobie, a nie Bogu zapanowało milczenie. Nad górami świtało. Wstawał powoli nowy dzień. Opadały mgły, tworząc perlistą rosę. Jakiś zabłąkany strzęb gęstej mgły wisiał uczepiony północnej ściany pielgrzyma jak kawałek bandaża. W miasteczku, u podnóża gór, dwie dziewczyny po nieprzespanej nocy patrzyły zauzawionymi oczyma na daleką górę, która dla nich była taką górą, jaką niegdyś dla Niego była góra na skraju świętego miasta. Bo każdy, wcześniej czy później, znajdzie swoją górę. Bo każdy, prędzej czy później, znajdzie swoją górę. Taka oto puenta tej dzisiejszej historii. Czasami podczas homilii mówię, że podobnie jak życie Pana Jezusa, tak również nasze życie, Związane jest z górami. W życiu pana Jezusa możemy wskazać trzy takie ważne wydarzenia związane właśnie z górą. Góra przemienienia. Wiemy, że tam Jezus objawia swoją boskość, swoją chwałę. Góra, na której uczniowie nabrali nadziei, otuchy. Góra, w której widzieli coś, co. No, mocno wycisnęło się w ich sercu, w ich pamięci, w ich, w ich umyśle coś, co w trudnych sytuacjach dodawało im nadziei, że chociażby taka sytuacja jak góra, góra oliwna czy, czy góra ukrzyżowania nie są końcem. I rzeczywiście tak jest. Z góry przemienienia idziemy na górę ukrzyżowania. Ale na górze ukrzyżowania nie kończy się misja, posłanictwo Jezusa Chrystusa. Oczywiście jest potem grób, ale potem jest powstanie z grobu i jest góra w niebo wstąpienia. Jeżeli ksiądz profesor Rogowski mówi, wkładając oczywiście te słowa w usta bohaterów dzisiejszej historii, że każdy z nas znajdzie swoją górę i że jak to zauważył ten młody chłopak przysłuch przysłuchujący się rozmowie ratowników, nie zawsze sama wspinaczka jest trudna, ale okoliczności, które towarzyszą wspinaczce, powiedzielibyśmy, nie zawsze życie samo jest trudne, ale okoliczności, które towarzyszą naszemu życiu. I nawet jeżeli będziemy przechodzili przez tę naszą golgotę, przez tę górę ukrzyżowania, to, to życzę każdemu z, z Was, z nas sobie też tego życzę, żebyśmy doświadczywszy takiej, takiej mocy, takiej łaski od Pana Boga, idąc przez nasze życie, doświadczając golgoty, nie zapominali o tym, że na golgocie życie się nie kończy, że to nie jest ostatnia góra w naszym życiu, że ostatnią górą jest góra można powiedzieć obrazowo w niebo wstąpienia. Ostatnią górą, ostatnią górą, na którą mamy wejść za Jezusem, to jest góra w Niego wstąpienia. Oczywiście my zostaniemy wzięci do nieba w cudowny sposób na końcu czasów, to jest, to jest wielkie misterium, tak bardzo szybko, obrazowo i skrótowo o tym mówię, ale o tym nie możemy zapominać. I nawet jeżeli uczniowie patrzyli na śmierć Jezusa, tam na górze ukrzyżowania i tego nie rozumieli. To potem to zrozumieli. To potem to zrozumieli. Być może jest podobnie w naszym życiu. Nie rozumiemy golgoty naszego życia. Nie rozumiemy tego dzisiaj. Sens pewnych wydarzeń zrozumiemy później. I Pan Bóg da ten czas na zrozumienie. I wtedy, kiedy zrozumiemy, to już będziemy wiedzieli. I być może, a może nawet z pewnością, podziękujemy Bogu. Za to, że tak się potoczyło nasze życie, że takie były te okoliczności naszego zdobywania szczytu. Samo zdobywanie jest czymś pięknym. Okoliczności bywają czasami trudne, ale idziemy do szczytu, idziemy do nieba, idziemy tam, gdzie jest Chrystus, bo my mamy iść za nim do końca. A mówi Pan Jezus, a tam, gdzie ja jestem, będzie i mój sługa, i uczci go mój ojciec, i uczci go mój ojciec. A taki jest sens naszego wędrowania. I taki jest sens naszych gór, żebyśmy tam w niebie na wieki się radowali wiecznym szczęściem. Przedspak tego szczęścia możemy już tutaj na ziemi smakować, kiedy spotykamy się z Bogiem na też takiej, można powiedzieć, duchowej górze naszego dosobnienia, naszej modlitwy. Dlatego teraz zapraszam na modlitwę, na modlitwę na zakończenie dnia. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. Spokój i dobro.